No halo miśki, tutaj Kilos 53, oto kolejny odcinek Zagrajmy w Cryostasis Arktyczny Sen. Ostatnim razem ratowaliśmy kompanię krów i życie stało się piękniejsze, dlatego teraz pragnę jakoś... W sumie teraz chciałbym ten... zebrać owoce tej mojej dobrej pracy, mojego dobrego sumienia i w ogóle tego, że uratowałem krowy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zmieniło się to, że tutaj teraz już ta wentylacja nie jest urwana. I dzięki temu mogliśmy włączyć tutaj ogrzewanie. Znaczy ogrzewanie, włączyć prąd, tak to właściwie powinienem powiedzieć. Ja czekam tylko, aż to zacznie padać. O właśnie. Pyk. 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 Piękne. Naprawdę piękne. Wszystko się tu ładnie... A czy co to za dziwne zbiorniki? Z czym to może być? Może tam mleko trzymają? W sumie tu już wszystko mają, więc... Krowy były, mleko było. Co jest? Holender. Coś się zamknęło. Halo? Łoże! Je! Łoże, powiedziałem. Ale to było dobre, wyskoczył na mnie. Światła nie ma. Halo? Halo? Tutaj jest piecyk. O, miło. Krzejniczek. Grzałka. Mam wrócić się znowu? Po co się... Nie, to jest zamknięte. Co się stało? Wow, 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 ja wiem, kto ty jesteś. Upsi. Słuchaj, jak ci tam było? Nie walcz ze mną, bo i tak przegrasz, tak? No, dobra. Dobra, tu się udało. A, on ma tutaj klucze w łapce. I on mnie tymi kluczami chciał bić. A to nie są żadne kolce, tylko klucze. No, włączamy to wszystko z powrotem. I gdzie ja się miałem ogrzać? Bo ewidentnie było takie miejsce. Tu jest ta grzałka. A grzałka nie działa, jak ja był... Co, ja włączyłem ten prąd? Wyłączyłem? Bo ja już sam nie wiem. Teraz chyba włączyłem. Nie, teraz go wyłączyłem. Albo nie, teraz go włączyłem właściwie. No to jest jakiś prąd awaryjny, czy ja wiem? Sam już nie wiem. Otwórzmy to. Jeszcze się ogrzeje trochę. Dobra, i w drogę. W długą tak zwane. O, co z tobą? On nie ma czaszki, to mnie ci... To jest interesujące. Ale włoski ma, to miło. O, tutaj też coś łączę. To taki w sumie taka przyjemna gierka. Chodzę, włączam. Jest okej w sumie. Ja nie narzekam, ja mam małe wymogi co do gier. Jeszcze jakby tak była fabuła jakaś trochę wciągająca. Trochę więcej tych wątków, kiedy Xavery mówi coś. Właściwie Xavery przez całą grę nic nie powiedział. F5, ale uratujmy kogoś. Te motywy z ratowaniem są całkiem przyjemne, tylko czasami głupie, jak z tymi krowami na przykład. Xavery, trzymam kciuki za ciebie, mistrzu, dobra? Łupsz! Reksiu, no jesteś już. Ale mnie ugryz, kurde bel! Bydlaczki, jeszcze raz. Ty jesz coś, tak, Reksiu? No dobrze. A co ty jesteś za piesek? Co? A, to one wszystkie gryzą! Ale to tak w sumie nie fajne, psy, nie fajne. No ja bym swojego tak nie wytresował, żeby mnie gryzł. No chodź, Reksiu, do pana. Co ty nie widzisz, że Kilos 53? Spokojnie, pisiu. Nie ma problemu do stresu. Nie ma powodu do stresu, tak chciałem powiedzieć. Jedzcie sobie co chcecie, piesiulki. Nie patrzę na ciebie. Nie warcz. Zostaw. Zostaw pana. Nie gryzie się ręki, która cię karmi, prawda? Jak te psy się tu wydostały na wolność? Teraz tędy. Zostaw. Nie gryź na pana. Nie warcz. O kurcze, mamy problem. No jak ja mam teraz przejść? Mogę po tym? Nie. Przeszedłbym po tym, ale... Nie, on mnie ugryzie jak byk. No jak ja mam przejść?
A teraz się chyba trzeba cofnąć, tak? Dobra. Nie warcz na pana. Co ja mam zrobić? Wszystko wpieprzyły te głupie psy. Jeszcze raz. Nie warcz! Okropne te bydle. Nie warcz na pana. Dobrze. Dalej. Nie warcz, powiedziałem. Zostaw pana. Zostaw pana. Kurde, ty głupi psie cholerny! Zagłupia... Dlatego nigdy nie lubiłem psów. Naprawdę, strasznie się boję. Jeszcze raz. Zostaw Reksiu pana. I ty mnie też zostaw. I wy mnie zostaw. Zostaw Reksiu pana. Ale ja już rozumiem, jak to trzeba zrobić. Zostaw pana, tak? Nie wiem, jak to się stało, że te psy się tu dostały, ale nic nie mówię. Zostaw Reksiu pana. Jedz sobie, jedz. Ła, dobra, udało się. Dobra, teraz się zacznie z tymi psami frajda. Jak one się wydostały z tych klatek i po co na biegunie północnym przewożono psy, to ja nie wiem. Chociaż to może były wilki, które zostały zebrane z tego bieguna północnego, na przykład do zoo. No, ja już nie wiem. Lodowy wilk tak zwany. Dobra, no to co? Hela ela i idziemy, nie? Hela ela, bardzo ładne takie hasło. Hela ela. Halo? Poznajesz pana? Reksiu, chodź do pana. No chodź do pana. No gdzie są te moje kochane pieseczki? Pan wrócił. O, tu coś jest, jakaś ilustracja. Zginiesz, zginiesz. Wyli. Las zaryczał i odbijał echem ich krzyki, a błyskawice rozdzierały ciemność na strzępy. Danko patrzył na tych, dla których podjął się takiego trudu i zobaczył, że byli jak dzikie zwierzęta. Prawda, kochana pani staruszko. Kochana pani Foster, to była pani Foster pewnie. A tu jakieś zupy pewnie były, albo jakieś wódki, albo co. Tutaj chyba była w ogóle stołówka? Nie, kuchnia. To zaraz idziemy na stołówkę, tak? A co to się tak świeci tam ładnie, że co, że ja mogę sobie... Mogę sobie tam podejść? Wow! Wow! Pieseczku! Spokojnie, Reksiu! Leż tutaj, pan zaraz wróci. No tak, tu przecież gra ten, kuchenki są. O, jesteśmy w pełni, o jak mi ciepło. O, jak mi ciepło! O, ho, 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 ho. O, jak mi ciepło! O, ho, 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 ho. Już. Nie są złe te pieski, odpukać. Szkoda mi ich zabijać, no ale co ja poradzę. No chodzi no do pana. O Jezus, tu. Znowu problemy z tobą. Dobra. Kurczaczki, zostaw! Dobra. Trochę amo będzie przynajmniej. Jeden bębenek. I drugi bębenek. F5. Idziemy dalej. Czy mogę się jeszcze ogrzać? Nie mogę. Dobra. Bardzo dziwne pieski. Po co tu te psy były, to ja nie wiem. Po co krowy? Chociaż to jest kurde w ogóle. To jest piękny lodołamacz. Naprawdę. Przewoził już wszystko. Bandytów, krowy. Radioaktywne odpadki. Super dzikie psy. To jest stołówka. My już tu raz byliśmy chyba, z tego co pamiętam, tylko po jakiejś innej stronie tej stołówki. Krążymy w kółko. O, ej, latarka. Nie rób takich bajerów, co? Co mnie tu może czekać gorszego? Ja już wszystko spotkałem. Co złe. Nie wiem, co jeszcze mogłam tu przewozić gorszego. Nie wiem. Transwestytów albo coś w tym guście. Wow! Wow! Chill. Okej? Okay? Chill.
Czy ja mam wejść tędy, że to tak spadło, a ja mam po tym przedostać, tak? Nie, to tylko taka zmyła. Ha! Ale oni myślą, że ja tego nie wyczułem. Wyczułem, wiecie? No co tutaj jest? Jakieś stoły chcieli pewnie podpalić, żeby było... O, zupka! Zamrożona chyba. No... Jezus Maria, jaki ja jestem genialny. Dobrze, tyle bębenów, to... Czuję, że się szykuje walka z bossem. F5, idziemy. Ta, 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 ta. O! No to co, wprawiamy w ruch moją stołówę. Zapraszam. Enjoy your meal. Uuu, no i zupka się ugotowała. Halo? Kto tu biega? Co wy nie wiecie, że na stołówce się nie biega? Na stołówce się je zupę. Dobrą pomidorową ugotowałem, a wy tu biegacie. No jaka dobra zupka. Ej, mogę się napić? To jest barszcz chyba, przepraszam. Wow, 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 muchy! Wara! A, wara! Zostaw! Zostaw pana! Zostaw pana! Ładuj to, pysiu. Nie, te bezczelne muchy mnie zjadły. Ja wiedziałem, że do barszczu polecą jak do po prostu, jak do gówna, no ale damy radę spokojnie. Chociaż to źle w sumie świadczy o barszczu. Skoro muchy lecą do barszczu, to w takim razie barszcz musi być niedobry. Badumc! Okej, okay. Replay proszę. Załaduj inną broń. Zostaw mnie, ty gnidu się! Boże, latam! Ja latam! Zostaw pana. Zostaw mnie! Ale tymi stołami wjuchają. Jedna padła. Zostaw pana. Padły. Wow. Wow, wow, wow. Niezłe muchy, ale ze stołami to zrobiły niezłe, jolo. Dobra, tu jest pepeszka na szczęście. W sumie spoko. Ale ja bym chciał do... Nie, 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 nie. Zostaw, zostaw. Ładuj. Życie, 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 życie jest nowelą. Życie jest nowelą. Życie jest nowelą. Życie jest nowelą. Kurwa. Wiedziałem, że to się tak skończyło. Nienawidzę momentów w tej grze, kiedy nagle rozpoczyna się ta głupia akcja, która jest niczym nieuzasadniona i tak cholernie głupia. No ładuj się już, proszę cię, nie denerwuj mnie, dobra? Nie denerwuj. Okej, teraz szybko do rosołu. Nie do rosołu, tylko do pomidorowej, jeżeli już... Szybko też życie ładuj. Cisza, cisza, cisza. Gdzie jest pepesza? Gdzie jest pepesza? Gdzie jest pepesza? Tu jest pepesza, ładuj. Dobra, zablokowałem dziadygę. Chodzi no do pana, ja nie oddam tego barszczu po dobroci. To jest walka o barszcz. Ja nazwę ten odcinek walka o barszcz. Pięknie. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy ten posiłek dla ciebie, ty okropny, brzydki, niedorobiony dziwaku. A teraz potem barszcz idę, bo należy mi się. Walka o barszcz jest zawsze w porządku. No. Kochany barszczyk bulgoce. No ale barszczyk, co wy to? Co to za rury dziwne w ogóle? Nie wiem, czy to olej jest, czy barszcz, ale dobry w sumie. Więc co ja tam będę narzekał? Jeszcze się troszeczkę ogrzejemy przy tych palniczkach marki ruskiej. Niestety się do fulla nie nagrzejemy, ale to już trudno. Czemu ja tego nie włączyłem? No włącz to. Na co ty czekasz? Nie, to już włączyłem, okej. Okej. A tu co są? O! Toalety. To w porządku. Czas! Kolejny rozdział. Super, dwa rozdziały. Nie no, nie no, no kurde. Mknę już tak do samego końca tej gry, że to się po prostu w pale nie mieści. Ale długa gra, powiem wam szczerze, długa. Ciekawe jaki jest Outlast. Strasznie się tego boję, naprawdę. Ale jedni mówią w sumie, że to nie jest takie straszne, drudzy mówią, że to jest okropnie straszne, a ja w sumie sam już nie wiem. Wieczorem to na pewno nie będę grał. Albo nie wiem, będę dzwonił na przykład do kogoś i... Albo z kobietą jakąś zagram. Z kobietą to się człowiek nie boi, bo wiecie. No jak tu się bać przy kobiecie? Stoi ci taka nad głową i mówi: no chodź Bartosz, zagrajmy w Outlasta. A ja mówię: okej, okay, sama tego chciałaś, dziewczyno. Wow, ale kapie. Bardzo ładnie, że kapie. Czy tutaj jest taki... A, w sumie jest miło. W sumie w Outlasta jakbym zagrał z jakąś kobietą, byłoby całkiem cudnie.
Ogrzejmy się trochę. Wow, oj, sorry! Mogę się tu ogrzać? Para, więc w sumie powinna mnie ogrzać. Ogrzej mnie. Jest taka piosenka Bajora. Ogrzej mnie. Chwilo wydarta coś tam zapomności, mejor tożsamości, bezstrudności. Dam link w opisie, jak nie zapomnę. To? A jak zapomnę, to mi napiszcie w komentarzu, żebym dał, jeżeli ktoś chce usłyszeć. Bardzo fajna pieśń, a szczególnie jeżeli ktoś przepada za Bajorem, tak jak ja. Jest też... O kurczaczki. Jest też dostępna w wykonaniu Janty. Jolanty Jan... Nie, Janty po prostu. Jandy, a nie Janty. Janta to była moja... Janta to była moja wychowawczyni. Znaczy nie wychowawczyni, tylko nauczycielka geografii. W gimnazjum. Bardzo fajna kobieta. Pozdrawiam serdecznie. Dużo pamiętam dzięki temu. Dzięki jej lekcjom. O! Wow! Wow, tu jakieś zwarcia się zrobiły. Nieźle. Ale jasno. Gdzie jest moja latarka? Dobra. Idziemy. Takie w sumie jolo, ale idziemy. Okej, tu się coś przerwało. Co to w ogóle za dziwny przewód był, to ja nie wiem. Kontynuujmy. Ej, ale... Chłopcze. Padaj, bo ja marnuję PP-sze na tych. Nie. Wezmę, wymienię to na jakąś normalną broń, na to. Na to mamy naprawdę dużo amunicji do tego. O, jak się otworzyło, to się ogrzeje. Albo i nie. Odejdź, pasożycie jeden. Nie boję się ciebie. Dobra. Mam nadzieję, że w Outlaście nie da się zabijać przeciwników, bo strach zaczyna się tam, gdzie trzeba przed przeciwnikami uciekać, a kończy... A kończy się, kiedy ten... Kiedy można ich zabić. Padaj na podłogę, jak do ciebie strzelam. Dobra, tyle. It's all about tonight. Wracamy do starej broni. I spoczko. Tych nie lubię przeciwników w sumie. Są straszni. Wracam. Sobie wracam, bo tutaj było takie coś do kliknięcia, proszę. Proszę bardzo. No i jak przyjemnie jest. I znowu się tu wszystko zaraz ładnie ogrzeje. Rozjaśni. Objaśni. O, proszę bardzo. Jeszcze sobie ten żółty paseczek naładuję, albo w sumie nie. Idziemy do przodu, cały czas do przodu. O! Bardzo fajnie się odbija od światło od tej szyby. Strasznie fajny efekt. Co tam dalej u naszego Darko? A nie, to nasz kapitan. 2 tygodnie stoimy w miejscu. Nic nie męczy ciała bardziej niż ponure myśli. Bardzo ładny... bardzo ładne zdanie, fraza. To w sumie prawda. Dobra, kontynuujemy po tym ciekawym wywodzie kapitana. 2 tygodnie stoją, a tutaj piesok, to zaraz powinny być psy. Albo piesok to znaczy na przykład zupa i tam będzie zupa, albo coś innego. Nie wiem, co to znaczy piesok po rosyjsku naprawdę. No ale to cóż, to moja wina, dopiero rok się uczy. Winda! No to co? To co, kurde, jedziemy, nie? Albo nie. Tędy się nie przedostanę w żaden konkretny sposób, chyba że tędy. Też nie? No nie, no naprawdę, ewidentnie, nie ma żadnego sposobu, żeby się przedostać. To po co taka lokacja tu w ogóle jest, skoro nie mogę nigdzie iść? Chwila. A tam czegoś nie przegapiłem może? Otwórz na to. Skoro da się wrócić, to pewnie coś przegapiłem. No właśnie. Proszę bardzo. Trzeba prąd włączyć najpierw. Otwórz no. Dobra, tutaj fajnie, wszystko super. O, winda. No i gitara. Zaraz przywołam i jedziemy. Tylko się jeszcze ogrzeję. Może da się tu ogrzać? Na jakieś słabe źródło ciepła. 47 sekund do końca odcinka, damy radę. No, jaka piękna pepesza tutaj czeka na mnie. Czemu nie mogę? Mogę. No i super. To co? Komu w górę, temu w górę, nie? Ogrzej nosiek i losek. F5 erbni, bo zaraz tu zacznie coś wyskakiwać, ja to czuję. Za nami teraz, tak? Z której strony to się otworzy? Wow. O, stędy. Okej.
Dobry. Bartosz jest z tej strony, witam na pokładzie. Wow! Zostaw mnie! Dobra, kretyn padł. Coś za mną? Halo? Głupie sople! By was wszystkich pozabijał. Gdzie ty zostawiłeś tą pepeszę? Tutaj. No, ale dostań się do niej! Cicho. Stoper, cicho. Tyle. Ja chcę jeszcze zwiedzić tylko moje konie. Zaraz będę kończył ten odcinek, tylko chcę zobaczyć coś po drugiej stronie jeszcze. Będzie już wszystko cacy. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Trzeba znaleźć przycisk, który uruchomi te drzwi pewnie. To sobie uruchomię w tym odcinku, a w tamtym przejdę przez drzwi, żeby było miło. Głupie sople. Ło! Ach, dziękuję wszystkim, którzy powiedzieli na zdrowie, o ile znalazła się taka osoba. Jeżeli nie, to trudno. Wygłupiłem się tylko. Ruszamy do tych drzwi i powinno coś teraz wyskoczyć z prawej strony. Nie, no to spoko. Wow! Wyskoczyło! A widzicie? Kilos już nie od... Już parę... Parę już lat gram w gry, więc wiem, o co chodzi. Lesz. Co to za dziwna noga? Tu jest dużo ciepła, tylko jak ja mam się ogrzać? Tędy, tak? Mogę? Nie, nie mogę. Jest naprawdę sporo ciepła i nie mam skąd... To trudno. Tu. Dobra, moi kochani, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Następnym będziemy penetrować dalsze pomieszczenia tego lodołamacza. Kiedy my skończymy tą grę, ja nie mam zielonego pojęcia, ale już miejmy nadzieję, że jesteśmy blisko końcowi. Bliscy końca, tak chciałem powiedzieć. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentujcie, może subskrybujcie i zapraszam do kolejnych produkcji. Trzymajcie się, cześć i bye!